musicie zobaczyć to sami. Niesamowite emocje. O, jest, jest, zobaczcie co błyszczy się, jest. W końcu jest. Już serduszko zaczęło szybciej bić. Zobaczcie. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Siemaneczko, witamy Was na kanale Odkrywca Historii. W kolejnym dniu, w kolejnych poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Poszukiwania zaczynają się co najmniej dobrze albo śmiesznie. Wykopaliśmy. Sypie garkami. Sypie garkami. Na razie są to garki gospodarstwa domowego, ale liczymy na ten garnek pełen złota, srebra i innych kosztowności. Oby to się spełniło w tym odcinku. Na pewno tak będzie. A u mnie poszukiwania otwiera fragment tablicy rejestracyjnej Elbląg, bo w takim województwie kiedyś mieszkaliśmy, a tam coś kopie Ewelinka. A to jest mój początek, 50 groszy PRL, 2 złote PRL, jakiś guziczek, gaciak i kawałek ołowiu. Monetki są, może nie takie jakie bym chciała, ale będę tak długo kopała, aż wykopię. Spotkaliśmy się na środku przejścia, które postanowiliśmy sobie przeszukać. No i mamy dwie znajdki. Jedna jest moja, druga Ewelinki. Zaczniemy od tej słabszej mojej, żeby Wam pokazać. Skąd wiesz, że jest słabsza? No bo ja mam tylko zapięcie. A ja aż monetę. Aż monetę. Także pokazujemy Wam to z bliska. Zaczniemy od mojej znajdki. A to jest hak. Prawdopodobnie od jakiegoś pasa. Na pewno wojskowy hak, hak mundurowy. Służyło to jakiemuś żołnierzowi. Zresztą te haki są dosyć popularne, jeżeli chodzi o znaleziska. Tylko jeszcze kwestia interpretacji i identyfikacji, czy to jest pierwsza, czy druga wojna światowa. Zobaczcie sami. A to właśnie jest ta moja monetka, którą znalazłam. Nie za bardzo wiem, co to może być za monetka, bo pierwszy raz się z taką spotkałam. To jest właśnie jedna strona, a tak wygląda druga. Z jakąś koroną. W domku sobie wyczyścimy i zobaczymy, co to za moneta. A tuż obok Ewelinki monety leżał sobie ten oto guziczek. Zobaczcie, z orłem, prawdopodobnie PRL. Jeszcze z drugiej strony widać, że jest łóżko, oczyścimy to i jeszcze raz Wam to zaprezentuję. O. No ale ten, dwie dychy z tego z PRL. A to już grubo. No. A gdzie ja mam telefon? Marceli, tak? Nowotko. Dwie dychy. 76 rocznik. O, to twój. Tak jest. Kolejne znalezisko z typu co najmniej ciekawych i zaskakujących. Kto, a ktoś wypitolił do bagna, które wyschło, siekierę. Uchował się jeszcze też drążek. Już myślałem, że to średniowieczne klimaty, no ale niestety. Minimum XIX-XX wiek, a być może to i współczesne. Wbiłem tą siekierkę i zostawiłem to jako kierunkowskaz dla Ewelinki, żeby mnie znalazła, ale ona tam obserwuje mnie z daleka. Także ja teraz się szukam wzrokiem. Także tutaj, ale niech zostanie. Może ktoś inny za nami będzie szedł, to nas znajdzie. I z siekierą będzie nas leciał. Dzisiejsze poszukiwania prowadzimy w miejscu, gdzie nie tak dawno udało mi się znaleźć drobny depozyt monet niemieckich. Możecie film z wydobycia tych monet obejrzeć również na naszym kanale. Natomiast po momencie, kiedy wydobyłem te monety, wróciliśmy tutaj z Ewelinką na drugi dzień, wyczyścić tą miejscówkę. No niby ją wyczyściliśmy, za dużo sygnałów tutaj nie było. Natomiast co się okazuje? Dzisiaj dostroiliśmy tak wykrywacze, żeby penetrowały głębsze warstwy ziemi. No i jeszcze są sygnały, jeszcze wyciągamy coś z tego miejsca, co oczywiście sami też widzicie
I są to też małe monety i większe przedmioty, także nie ma miejsc przeszukanych, trzeba się tylko odpowiednio skupić, odpowiednio dostroić wykrywacz i odpowiednio zwolnić krok. No i też mieć duże samozaparcie. Co tam Ewelinka kopie, zaraz podejrzymy. Ja tutaj nagadam się, a ona konkretne rzeczy wyciąga. Duży kawałek blaszki. Ale jak już tutaj jesteś i dotarłam do ciebie i cię znalazłam, to pokażę, co mam. Pochwalę się. Magicznej kieszeni. Tak, patrz. O, to grubo. Czekaj. Dzisiaj mocno wieje, także też musimy uważać, żeby nam nic na dekel nie spadło. Nie jest takie proste. Poczekaj. O, te dwa guziki znalazłam w jednym dołku. A, no to też, ale czyste. Czyste, no. Bez niczego. Mhm. Takie. Czekaj, już nie mam nic. Kurde, przed chwilą naszym widzom mówiłem, że to miejsce zaskakuje. Niby wyczyściliśmy je, nie? No widzę właśnie kolejny guzik i to ten jeszcze zdobiony, także... Ten guzik i co tam jeszcze miałem? Coś te nasze teorie kulka. Nie zgadzają się z praktyką. Kolejny guzik czysty. To już pokazywałam. A i takie... taką pierdółkę była w tym w piaseczku z dziurką. Drobne rzeczy. No. Także coś wychodzi. Czyścimy tą naszą miejscówkę do samego końca. Ciekawe, czy uda nam się to zrobić dzisiaj, czy będziemy wracać tu kolejne razy i też ciągle będzie nas zaskakiwała. A tymczasem szpadle w dłoń i do przodu. Tak mnie zaciekawiła ta blaszka, którą wyciągnęłam przed chwilą. Mówię, wyczyszczę ją, bo taka mówię równiutka i są jakieś napisy. A już myślałam, że będzie na złą. Są jakieś napisy i chyba jakaś data, ale jeszcze nie wiem, będę czyścić i zobaczymy. Rajsier, coś tam. Coś ostatnio mamy szczęście do garnczków, do wiaderek. Ewelinka wyczarowała, na początku mówiła, że będziemy trafiać garki i na pewno będziemy, tylko kwestia jak. A tutaj zobaczcie, odsłania nam się garnek, jest na pewno, tylko jeszcze nie wiem, czy on jest pełny, czy pusty, ale na pewno mamy garnek jakiś. Kop, kop. Zaraz. Wyciągniemy. Jest garnek. Zobaczcie. Kawałki chyba. Kawałki, tak. A, rozbitkony. Bardziej to, co zostało po tym garku, ale zobaczcie. Chyba wiaderko. Wiadereczko. Było. Jeszcze rączki, kawałek. Ale przez chwilę serce mocniej zaczęło bić, bo sygnał mocny, a tu jakiś trafiliśmy w ogóle śmietnik. Sygnałów jest masa. Sygnałów jest masa. A niedawno kopać. Powiedziałem, że miejscówka wyczyszczona. Wystarczyło się tylko 30-40 metrów przesunąć w bok i cały czas miejsce zaskakuje. Ale coś na tym śmietniku może ciekawego wyjść. Wylungnąć się. I wyjdzie na pewno. A coś tam jest jeszcze? No, kupa żelastwa. O. A w kolejnym dołku zobaczcie też coś, co było kiedyś w kuchni, a dzisiaj jest pozostałością i trafi na złom. Jakaś taka konewka. Znaczy, no nie konewka, tylko ten, patrz. Kaneczka na mleko, jakiś taki. Ja mam prawie, że trójząb. Języczek. A nie, to może i być ten. Konewka. Ja? No. Musicie zobaczyć to sami. Niesamowite emocje. O, jest! Jest, zobaczcie, co błyszczy się. Jest! W końcu jest. I przecieramy to. Tam myślałem, że to złoto. Zobaczcie, jak pięknie się błyszczy. Jak pięknie na nas patrzy, a to jest Deutsch Rentenpfennig i to nominał 10. Jeszcze z drugiej strony przetrzemy sobie. Ach, ładne kłosy. Rocznik 1924. A emocje były jak przy zbieraniu grzybów i przy kopaniu wielkiego skarbu. Natomiast jest to tylko
albo aż 10 rentenfeningów z 1924 roku. A teraz z ziemi wyskoczyło coś ciekawszego. Najpierw znalazłem ten element z boku, a później te wieczko. Co się okazuje, zobaczcie, to te wieczko ma wokoło jakieś napisy. Zaraz spróbujemy zweryfikować, co jest. Ta górna część metalowa jest skorodowana. O. Natomiast te wieko jest mosiężne. No i widać dokładnie napisy. Może uda nam się poprzez napisy zidentyfikować, co to w ogóle mogło być, od czego, czy do czego mogło to służyć. Plac. O. Teraz po oczyszczeniu widać dokładniej. Zaraz zrobimy zbliżenie i będzie wiadomo, o co chodzi. Karl Platt, Ludwigshafen nad Renem, coś takiego. Zaraz zobaczymy z bliska. Luknijcie jeszcze. Sami zobaczcie. Karl Platt, coś takiego. No i jest Ludwigshafen. To jest miejscowość, tu RH, czyli nad Renem. Bynajmniej tak mi się wydaje. Duży, duży taki element mosiężny, jakieś wieko od czegoś. Ale takie rzeczy cieszą, jak już coś ma napis, to już ma historię i duszę. A z drugiej strony wygląda to tak. O. Karl Platz. A tu moja monetka, strasznie zniszczona. Co nie wezmę ją w rękę, to zaraz się kruszy. Prawdopodobnie jest to jeden fening. Zaraz chciałabym poczyścić, no ale niestety strasznie się kruszy. Mówi, że ma monetę. Chyba. Tak mi, jak wyrzucałem, mknęło coś przed oczy i mniej więcej widzę, widziałem krążek i jest tutaj sygnał. Mniej więcej. Ale gdzie to jest? Jest, dobrze widziałem. Moneta? Jo. Pokażę wam, jak wygląda w ten sposób. Z daleka to tylko krążek. No i zaraz obczyścimy, bo to też jest istotne, żeby pokazać ten element wydobycia czy wyeksponowania tego przedmiotu, tej monety przed kamerą. I pyk, przymiem. Druga już dziesiątka. I to też praktycznie jedna około drugiej. Także 10 rentenfening, pewnie też 24. No to najbardziej pospolite. Tak, 24 rok, najbardziej pospolite moniaki. Z tego roku oczywiście, także o, specjalnie dla was prezentacja tej łoto monetki. Na zbliżeniu lepiej będziecie mogli ją zobaczyć, ale blisko mojej facjaty ją przyłożę dla porównania, żebyście zobaczyli, jakiej wielkości są te krążki. Co tak się schowałaś za gałęzie? No i zrobiłam błąd, bo podkopałam dołek i rzuciło mi się w tę stronę, tu gdzie jest drzewo i nie mogę tego znaleźć teraz. Ktoś sobie tutaj ułożył gałęziówkę, a przy niej co jest? Co za sygnał? No jakiś jest, ale no nie... O, gdzieś tu. Coś tam jest nowego. Mikro. Takie małe sygnały mikro dzisiaj kopiesz. Naprawdę. Jest. W sumie to nic. W sumie chyba to nic, ja? Chyba. Tam. Papierek. Chodź ci pokażę, co ja na oko znalazłem. O, tak mi się kręci w głowie. Trzymaj kamerę i idziemy. Dobra, stąpik. Tak. Kopałem sygnał, nie? Podkopywałem sobie?
Ty, patrzę, co to jest? A tu rama oparta o drzewo. Ktoś ją musiał zostawić. Podejść z tej strony, zobaczysz. A może ktoś sobie rower oparł, a ktoś okradł. Ale zobacz, w tym miejscu już ile zębatek wyszło. Ja dwie wykopałem. Ktoś sobie, ale musiało to wcześniej już leżeć, bo o, jest, liście napadały. Także mamy i ramę, ale nie ma tabliczki znamionowej. I to pech, ale ramę oczywiście zabierzemy. Także pozostałości kalkomanii. Co znaczy kalkomanii? No to taka naklejka z reklamą, z nazwą modelu roweru, firmy. O, także, ale wygląda na stare. Jaka lekka rama. Tylko kubrak. Także zabieramy ze sobą. Już serduszko zaczęło szybciej bić. Zobaczcie. Trzecia z tego miejsca i też dziesiątka. Prawie jak nowa. No bo to taki menniczy stan jest. A który u Ciebie rocznik? 35. 35? No zobacz. 1935. Dobrze widzę? Ja, dobrze. Tak, a ja dwa razy, trafiłem dwa razy 24. Super. Naprawdę, jak ładnie wygląda. Weczka, pufel. Ale naprawdę zawału można dostać przez chwilę. No zobaczcie sami. No i tym akcentem w postaci tej złotej niby monety będziemy kończyć dzisiejsze poszukiwania. Życzyliśmy sobie garków ze złotem. Nie, były garki, było złoto. A, było garki, było złoto. Natomiast no nie takie jakbyśmy chcieli, to tylko bardziej wyobrażenie. No ale wszystko kwestią czasu. Wszystko kwestią czasu, także musimy kończyć poszukiwania, bo już się robi ciemnawo. Musimy wyjechać z lasu. A następnym razem pewnie będzie lepiej. Będą mi te garki i będzie jej też te złoto. Kto nie szuka, ten nie znajduje. O, i tą puentą będziemy kończyć filmik. Także dziękujemy Wam za oglądanie nas. Zostawcie taktyczny komentarz, subik. My tutaj jeszcze wrócimy na pewno. I lajka. Wrócimy na pewno w to miejsce, bo ma potencjał, jak sami widzicie. Miało być już wszystko wyczyszczone, a tu jeszcze tym bardziej nas to wszystko zaskakuje, co tutaj jest. Przesuwamy się w lewo, w prawo, no i tak. No nas i tak. To miejsce tutaj przyciąga, powoduje, że będziemy tu wracać. Ale się rozgadałem, także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.